Małgorzata Szumowska jest scenarzystką, reżyserką i producentką filmową. Ukończyła łódzką filmówkę, a jej dokument Cisza został wpisany na listę 14 najlepszych filmów w historii tej szkoły. Jej obrazy były wielokrotnie nagradzane. Ostatnio w Berlinie film Body, ciało dostał nagrodę za najlepszą reżyserię. Jest członkinią Europejskiej Akademii Filmowej. Zasiada w jury wielu międzynarodowych festiwali filmowych. Jak pan myśli, co się dzieje z takimi dziećmi po śmierci? Prosiłbym, żeby Ola została u państwa, dopóki się całkiem nie wyleczy. Olga, jest zajęcia, już zaczynam, chodź. Jak się zdobywa nagrody na festiwalach? Mam wrażenie, że polscy reżyserzy mają z tym ogromny problem, żeby po pierwsze umieścić swoje filmy na festiwalach, a potem jeszcze dostać za nie nagrody. A ty chyba posiadłaś tę tajemnicę. Znaczy na pewno w jakiejś mierze jest tajemnica i jak człowiek jeździ po tych wszystkich festiwalach i zdobywa te nagrody, to w pewien sposób zaczyna już rozumieć pewne klucze, pewne kody, tak? Ale to w dużej mierze dobrze powiedział Dieter Koslik, bo jego ciągle pytają dyrektor festiwalu w Berlinie, dlaczego nie ma polskich filmów w konkursie głównym, czemu tylko Szumowska i tak dalej. No właśnie. Są zarzuty. On powiedział wprost, że film, który ma się znaleźć w konkursie takiego festiwalu jak Berlin Cannes, musi być świetnie zrobione na najwyższym poziomie takiego art house'u, czyli po prostu film zrobiony w specyficznej narracji, określoną formę posiadający, a nie zrobiony jak serial telewizyjny. Musi tak mieć cechy dzieła sztuki. Musi mieć cechy dzieła sztuki na najwyższym poziomie i to absolutnie nie wystarcza, jak on się śmiał. Następnie musi opowiadać jakąś historię uniwersalną, która będzie zrozumiana przez Gwatemalę, Warszawę, aż po Moskwę. I to również nie wystarcza, czyli już są dwie tak wysoko zawieszone poprzeczki, że ho, ho. I największe dopełnienie musi rozgrywać się w tle charakterystycznym dla danego kraju, tak? Czyli jak gdyby to nie może być wyrwane z kontekstu społeczno-kulturowego. Mhm. Jeżeli jestem reżyserem z Rumunii, to opowiadam w jakimś sensie o Rumunii, nie muszę tego robić wprost. Jeżeli jestem reżyserem z Polski, z Gwatemali, o Gwatemali, bo zresztą świetny film gwatemalski, który jest genialnym tego przykładem w tym roku w Berlinie, też nagrodzony. Także to, te trzy elementy i rzeczywiście jak się człowiek patrzy na te filmy, które wygrywają to Cannes i tak dalej, to one wszystkie mają te cechy. A jak w tej sprawie sprawdza się fundament, twój fundament, bo wiem, że kiedy studiowałaś w filmówce w Łodzi, to twoim mistrzem był Jerzy Wojciech Haas. Tak. No, czyli taki polski reżyser i to odwołujący się do historii z bardzo specyficznym językiem narracji. Co z niego, co ze swojego mistrza jesteś w stanie zastosować w swoim życiu? No, strasznie dużo. Znaczy, na pewno nie jego sposób robienia filmów, bo on film wymyślony miał od razu w głowie cały i nie tolerował w ogóle innej tej. Uważał, że ludzie są nieutalentowani, jeśli nie potrafią wymyślić całego filmu siedząc i patrząc w ścianę i potem jeden do jeden to zrealizować. Ja tak jestem przeciwieństwem tej metody, bo ja wymyślam wszystko na planie, trochę tu, trochę tu. To wszystko jest cały czas jak gdyby proces twórczy i jestem taka strasznie podniecona i ciągle coś wymyślam. Haas tego nie lubił, on uważał, że trzeba tak analitycznie wszystko wymyślić w głowie i potem tylko przełożyć, używając ludzi dookoła do tego. No tego nie lubił, ale ciebie lubił. Nie lubił, lubił mnie. Pamiętasz za co lubił ciebie? Pamiętam za co mnie lubił, mówił, że mam ładne nogi i jestem z Krakowa. Niestety doprowadzało to wszystkich kolegów do szału, no ale to taki dowcip. Natomiast mówił, Szumowską lubię, Szumowska ma ładne nogi i jest z Krakowa. A ktoś tam, ale jak tak można mówić? A on tak, można. Życie jest niesprawiedliwe. Takie miał odpowiedzi. Znaczy to były jego dowcipy, tak? Dowcipy Haasa. A tak już mówiąc serio, nie wiem za co mnie lubił. Lubił mnie chyba, ja go rozśmieszałam. Uważał, że jestem wyszczekana, bezczelna. I to wszystko mu się we mnie podobało. Więc dzięki temu gdzieś tam mnie wspierał. Natomiast na pewno nauczył mnie innych rzeczy. On uczył takiej bezwzględności, że ten zawód jest bezwzględny właśnie, że można sobie kogoś lubić, bo jest z Krakowa i ktoś się na to będzie oburzał, że to jest, nie wiem co, niedemokratyczne, a on niepoważne w ogóle. On powie, co z tego? Życie nie jest poważne, życie nie jest odpowiedzialne, życie nie jest sprawiedliwe. Więc to była jego główna lekcja. I on zawsze mówił, że jak się osiąga sukces, to się ma samych wrogów, którzy jak się tylko wywrócisz, to cię zdepczą. Straszne takie hardkorowe miał teorie, no ale miało się jednak wrażenie, że wie, co mówi, tak?
No więc ta lekcja hasowska jest lekcją bardziej taką, jakie cechy osobowości powinien mieć reżyser, żeby sobie dać radę. I na co powinien zwracać uwagę, a co powinien olewać. Ale żeby sobie dać radę w sztuce. A kto cię nauczył, jakie cechy osobowości powinien mieć reżyser, żeby sobie dać radę w zdobywaniu pieniędzy na zrobienie filmu? Znaczy ja w ogóle nigdy nie widziałam aspektu zdobywania pieniędzy na zrobienie filmu. Ale bez tego nie ma filmu. Ale to jest sztucznie postawiona sprawa, dlatego że w moim wypadku ja dostałam pierwsze pieniądze na zrobienie filmu właśnie od Hasa, który był szefem zespołu filmowego Index. I on mnie wybrał, żebym ja zadebiutowała, ale wybrał mnie dlatego, że moja etiuda była w Cine Fondation w Cannes, w oficjalnej selekcji. Cisza. W niebo wstąpienie. A Cisza wygrała 25 nagród międzynarodowych i była wpisana na listę 14 najlepszych filmów w szkole filmowej. A no właśnie. Więc trudno, żeby mnie nie wybrał, że tak powiem przewrotnie. Więc jak gdyby ja te pieniądze na debiut dostałam, bo miałam nagrodzone międzynarodowo etiudy szkolne. Po czym miałam nagrodzonego szczęśliwego człowieka, nominowanego do Europejskiej Nagrody Filmowej. Więc już w ogóle kolejny film zrobiłam przecież w koprodukcji z legendarnym koproducentem z Pandory, więc ja nigdy nie zdobywałam żadnych pieniędzy na swoje filmy. Po prostu jak gdyby za mną stały moje osiągnięcia. No więc ludzie, którzy mówią, że nie mogą zdobyć pieniędzy na swój film, no to powinni zrobić ten film za pół darmo, a to jest możliwe, zwłaszcza teraz przy tej technologii cyfrowej, co sobie komórką można kręcić, udowodnić, że mają wielki talent i już każdy im da pieniądze. A taka duńska centrapa, gdzie jesteś dobrze bardzo postrzegana, czy Pandora, tam jesteś osobowością znaczącą, z którą się liczą, którą chętnie by widzieli jako autorkę filmu przez nich finansowanego. Co oni mówią o Polsce? Co powinniśmy zrobić w Polsce, żeby oni chcieli dawać pieniądze? No oni mówili mi zawsze, że jednak chodzi w głównej mierze o tematy, że tematy muszą być takie poruszane, które zainteresują świat, tak? Czyli no nie wiem, jak już robią te filmy skandynawskie, chociażby nawet ostatnio ten film Myśliwy, no to jednak to jest jakaś krytyka społeczeństwa duńskiego, tak? To jak gdyby oni uważają, że trzeba wyciągać te często negatywne cechy narodowe, mierzyć się z własnymi traumami, kompleksami na ekranie, żeby zainteresować świat, tak? A tutaj przecież często się słyszy zupełnie odwrotne rzeczy, jest bezustanna krytyka, że nie wolno pokazywać, że coś jest antypolskie. No właśnie, oni właśnie wskazują na odwrót, że trzeba coś zrobić niepatriotycznie, pokazać jakiegoś pazura, ustawić się jakoś w kontrze do historii własnego kraju, która przecież jest przeciekawa, cały świat mówi o historii Polski, może ją mylą, może im się wszystko myli, ale może tego nie trzeba wyjaśniać, może to trzeba odbić tą piłeczkę, tak? To tutaj nie ma, nie ma takich filmów, po prostu. Tak, czyli nie ma w tobie takiego, kiedy ich słuchasz, konfliktu serca, że chciałabyś, żeby o Polsce tylko dobrze mówili? W ogóle nie mam, tak. Uważam, że właśnie najciekawsze w sztuce jest jednak takie spojrzenie krytyczne. Znaczy ja lubię Polskę i też nie lubię. Jakby mam pół na pół. Uważam, że jest kopalnią. Przecież Uelbeck nawet powiedział, że gdybym ja był pisarzem mieszkającym w Polsce, mówi, to ja bym pisał genialne książki. Mhm. Że jakby jest taka trauma do zmierzenia się, no a tutaj na ekranach, czy my widzimy tą traumę na ekranach polskich kin? No, czy... jeśli pokazana jest w Pokłosiu, to jest awantura, jeśli pokazane są relacje Polaków i Żydów widzie, to dostajemy awantura. Oscara, ale w Polsce jest awantura. Niezadowolenie. No tak, myślę, że to jest taka nasza cecha narodowa, tak mi się wydaje, ale dlaczego młodzi filmowcy nie mierzą się z tym, nie... Może przyjdzie takie pokolenie, które będzie chciało o tym opowiadać. No, o tym chce słyszeć świat, taka jest prawda. O tym, co nas tu boli, co nas tu męczy, jak my się mierzymy z własną historią, z wielkimi nazwiskami naszego kina, jakim był Wajda, Kieślowski. To wszystkich interesuje, a nie jakby takie, nie wiem jak to powiedzieć, neutralne historie. Czyli tak? Nie stawianie na cokołach, nie opisywanie miłych historii, no tylko nie, to absolutnie walka. Odpada. Tylko jakaś walka, coś, co jest cechą naszego narodu, jakaś krytyka, jakieś zmaganie się. Rumunii, przecież oni na tym wyjechali, ta rumuńska fala. No a co jest cechą polską w takim razie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Różne mamy cechy. No, na pewno jesteśmy bardzo, mamy dużo cech takich, że... Ludzie nas lubią, bo lubi się Polaków, bo Polacy są bardzo otwarci, bardzo towarzyscy, szalenie gościnni, są też szaleni w takim sensie, że są świetni do zabawy, nie? Nie są nudziarzami, więc jakby Polacy błyskotliwi. Mają masę genialnych cech,
ale mają też takie cechy, że no jak wiemy, są zawistni, nie przepadają za sukcesem, są zazdrośni, no i przede wszystkim mamy kompleksy. No i jesteśmy trochę tacy sami w Polsce, bo nie ma innych narodowości, które by u nas mieszkały. No to jest bardzo ciekawe, że przed właśnie Ari Folman, siedzieliśmy z Arim Folmanem na festiwalu w Gdyni i on tak patrzył na ludzi idących po bulwarze i mówi tak, Polaks, Polaks. Mówi, to są sami Polacy, wszyscy biali, katolicy i Polacy. Mówi, co to za dziwny kraj. No i rzeczywiście dobrze to podsumował, no bo gdzie jest w Tel Awiwie, no w Izraelu, no przecież taka mieszanka, wszędzie są mieszanki. Ale w Berlinie, Paryżu, Londynie też. No właśnie mówię, no a u nas jest to kraj białych katolików Polaków. No może o tym trzeba by opowiedzieć. A jak było w twoim domu? Jaki to był dom? Bo tam niezwykli ludzie się pojawiali, twoi rodzice to byli niezwykli ludzie. No dom był super, no na pewno był to taki dom niekonwencjonalny, tak? Czyli jakby bezustannie jakieś dyskusje, rozmowy. Ojciec dziennikarz, matka dziennikarka i pisarka. No pojawiał się Tischner, wszystkie te krakowskie legendy i Skrzynecki. Tadeusz Kantor słyszałem. Kantor, tak. I mama mnie wrzucała do tego Kantora na próby, jak gdzieś chciała sobie iść, nie wiem, z koleżankami pogadać, to mnie zostawiała na próbach u Kantora. W Teatrze Kriko? Tak, w Teatrze Kriko. Ja musiałam patrzeć, jak on tam krzyczał i chodził. W ogóle bałam się tego wszystkiego, pamiętam, tych lalek. Tam się potem te Wielopole. Śniły mi się te lalki. No miałam dzieciństwo, myślę, bardzo ciekawe. Rodzice mnie bardzo dużo brali w takie miejsca właśnie, na konfrontacje, do kina, albo właśnie zostawiali mnie na próbach u Kantora, potem chodziłam na premiery do Kantora. I to wszystko już jako taka dziewczynka od 8 w górę, nie? A ty jesteś mocna osobowością, pewnie byłaś zbuntowana. No trochę nie wiem, czy ja byłam zbuntowana, natomiast bo nie miałam przeciwko czemu się buntować, dlatego że jak gdyby moi rodzice mieli ten taki system, że oni nie zakazywali niczego. W takim sensie, że jak ja paliłam papierosy, to ojciec mówi, to pal przy mnie, no i wszystko było na takiej zasadzie, nie, zawsze. Także nie, chyba się nie zbuntowałam, bo nie miałam jakby przeciwko czemu się buntować. To właściwie co w życiu stało się dla ciebie takim momentem przełomu, kiedy poczułaś się sobą i silną sobą? No myślę, że to się dopiero stało po śmierci rodziców, dopiero po 30 roku życia. Myślę też, że narodziny dzieci, bo jak mam dwójkę dzieci i z każdym dzieckiem jakby ja zyskuję siłę taką i pewność siebie. No, ja myślę, że w ogóle w życiu chyba najfajniejsze jest, jak już człowiek jest dojrzały. Tak mi się wydaje. Znaczy jakby ta młodość to jest zawsze takie szalone zmaganie się. Można mieć za młodością nostalgię, ale jednak najciekawsza jest ta dojrzałość, gdy człowiek już czyta pewne kody. I właśnie jest pewny siebie. Ale dojrzałość zawiera w sobie także taką pokusę wejścia w pewien stereotyp mieszczański, stereotyp rodziny na przykład, żeby wszystko było takie poukładane i miłe, i teściowie, i wigilie, i tak dalej. I trudno zachować osobowość w tej sytuacji. No tak, ale jak mi to nie grozi, no bo ja jakaś szczególnie rodzinna nie jestem. Zresztą moi rodzice też nigdy nie byli. Znaczy dla nich najważniejsza zawsze była ta wąska rodzina, czyli oni i dzieci, tak? I bardzo mi się ten model zresztą podobał. Chociaż pewnie dzieci potrzebują jakichś modeli wielopokoleniowych, ale no ja takiego czegoś nie mam. Ja nie mam rodziny, bo moi rodzice jakby nie żyją. Ja nie jestem jak gdyby związana z niczym, więc ja nie żyję w takich mieszczańskich schematach. Chociaż też lubię mieć święty spokój, lubię z domu nie wychodzić, lubię gotować. Jestem taka bardzo wsobna i uwielbiam mieć święty spokój i takie poukładanie. Tylko że u mnie to trwa etapami, tak? Jest taki etap, a potem jest etap twórczy, czy tam jeżdżenia po festiwalach i to się zaburza. I znowu, także to się przenika. Nie ma mowy o stagnacji. No ale jednak masz ścięty język i potrafisz powiedzieć, że rodzina jest pułapką. No bo jest przecież w jakimś sensie rodzina pułapką, przecież wszystkie filmy o tym opowiadają, połowa literatury, no teraz czytam tą super książkę Moja walka, no to wszystko najwyraźniej to pokazuje, tylko że jak gdyby mi się wydaje, że nie ma jakichś schematów, no nie zawsze rodzina jest pułapką, bywają od tego wyjątki, no ale no tak, myślę, że to jest skomplikowane. Jakie masz kontakty z kobietami? Czy kontakty z kobietami mam tak, że mam jedną głównie przyjaciółkę w Krakowie, która zresztą zupełnie jest wykłada po prostu na uczelni. Też ma dwójkę dzieci i jesteśmy blisko z tą związane, ale ona kompletnie nie jest zainteresowana ani robieniem żadnej kariery, ani w ogóle to wszystko jest dla niej śmieszne i zabawne, więc
mamy genialną relację, znamy się od nie wiem, 20 paru lat i jesteśmy zupełnie różne, a zarazem bardzo podobne. I mam tutaj też w Warszawie mam parę takich zaprzyjaźnionych kobiet, ale one są na bardzo takich wysokich stanowiskach. Znaczy to są jakby osoby, które są, też są silne. U władzy, bardzo silne osobowości. Także mi łatwo się przyjaźnić z kobietami, które mają bardzo silną osobowość, a z kobietami, które jak gdyby czują się w tych rolach matek i jak gdyby nie spełniają się na innych płaszczyznach, rzeczywiście jest mi ciężej się porozumieć. Czy odniosłem dobre wrażenie, że przyjaźni się też z Juliette Binoche? No na pewno się w jakimś sensie z nią przyjaźnię, tak? Znaczy to nie jest taka przyjaźń, że my do siebie dzwonimy co tydzień, ale na pewno jest tak, że mamy taką relację bliższą niż przeciętnie ma aktorka z reżyserem. Zresztą no, mamy wspólne plany i tak jak gdyby... No mamy jakąś wspólną przyszłość też przed sobą, zawodową. Więc ta przyjaźń jest, ale no nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś moja najbliższa przyjaciółka. Z aktorką nie jest łatwo się przyjaźnić, z aktorkami w ogóle. Dlaczego? No bo aktorki są specyficzne, no. Bardzo są skupione na sobie. Ja nie mówię, że ja nie jestem, tak, ale poza tym jakby w takiej relacji zawodowej zaprzyjaźnianie się z aktorką nie jest do końca jak gdyby dobre, no, po prostu. Trzeba trzymać pewien, nie tyle dystans, co... No nie wiem, reżyser posiada pewną nadwiedzę w stosunku do aktora i to tak powinno zostać, bo jeżeli i aktor i reżyser mają tą samą wiedzę, to dojdzie do jakiegoś bałaganu na planie. Tak mi się wydaje. W twoim najnowszym filmie Body Ciało, filmie nagrodzonym na festiwalu w Berlinie, tam dostałaś nagrodę za najlepszą reżyserię. No, to jest generalnie film o tym, nie tylko o ciele, ale przede wszystkim o tym, co się dzieje w nas, a poprzez ciało i z ciała wynika. Jest taka genialna scena, gdzie Ewa Dałkowska nago tańczy przed Gajosem. Ciekaw jestem, czy wymyśliłaś tę scenę na poziomie scenariusza, czy zrobiłaś ją specjalnie dla Ewy Dałkowskiej, żeby ona mogła wystąpić w tym filmie, czy gdyby nie było Ewy Dałkowskiej, szukałabyś innej aktorki, żeby to zagrała, bo ta scena wygląda na no, kongenialną, pewnie wejdzie do historii polskiego kina. Znaczy, to jest dla Ewy, tak jak cały ten scenariusz był napisany dla aktorów, to jest i też dla Ewy, i ta rola była pisana dla Ewy. I ja sobie Ewę Dałkowską po prostu, dla mnie ona jest ucieleśnieniem kobiety w pewnym wieku, która jest nadal młoda. Po prostu to jest kobieta dla mnie piękna, atrakcyjna, posiadająca super figurę i jak gdyby w ogóle lubiąca siebie, akceptująca swoje ciało i jest właśnie takim zaprzeczeniem polskiej kobiety, która uważa, że już od pewnego momentu to już nic, tylko ona się starzeje i jakby zamkniętej przez ten cały taki świat tradycji katolickich, że ciało to jest coś złego, że czegoś się należy wstydzić. Zakryć. No więc dla mnie Ewa Dałkowska w ogóle prywatnie po prostu, to wynikało z moich prywatnych obserwacji jej oraz jej występów scenicznych, Tarcze Warlikowskiego. Ona mi się wydawała taką kobietą właśnie wyzwoloną z tego, co jest bardzo rzadkie u nas w kraju. I sobie pomyślałam, że super fajnie by było właśnie zobaczyć ją w takim wyzwalającym tańcu, ale tylko ją. Także gdyby to miała być jakaś inna aktorka, gdybyśmy mieli szukać, myślę, że mogłoby nie być tej sceny w ogóle. To jest jak gdyby scena związana bezpośrednio z Ewą Dałkowską. No ale jest to scena w pewnym sensie kluczowa dla filmu, ponieważ błysk w oku Janusza Gajosa zdaje się dawać nam do zrozumienia, że zrozumiał, czym jest przemijanie. No na pewno coś takiego jest w tej scenie. No i jakby, jak aktorzy tacy jak Dałkowska i Gajos grają, no mają jakieś ramy, dzięki Bogu są na tyle mi ufają, że nie zadają mi jakieś setki pytań, tylko idą za moją intuicją. No to i oni też od siebie coś dają, tak? On ma błysk w oku, ona... To się wszystko dzieje, tak? To na tym trochę polega reżyseria, że umiesz stworzyć taką magiczną sytuację, wybrać aktorów, którzy zaufają ci, i nagle coś się wydarza. To nie jest wyreżyserowane, przecież nie da się wyreżyserować błysków oku Gajosa, tak? To on się musi pojawić. Więc na tym też polega taka jest też funkcja reżysera, że reżyser to jest człowiek, który stwarza pewną sytuację, pewne warunki, ma charyzmę i ludzie idą za nim, tak? Dlatego często jak przychodzą do mnie różne osoby, mówią, że chcą zostać reżyserem, to przede wszystkim patrzę, jak one mówią, jak się zachowują, czy mają charyzmę, czy oni mają ten błysk w oku. No w 80% nie mają. Więc to jest wtedy, myślę, trudne bardzo w tym zawodzie, żeby przekonać do siebie
aktorów, ekipę, to na tym trochę to polega. A intuicja? Bo mam wrażenie, że jeszcze, nie mówiliśmy o tym, ale jeszcze posiadasz intuicję szczególnie do ludzi. Przecież Paweł Pawlikowski jest twoim dłużnikiem, bo to ty znalazłaś... Przede wszystkim jest moim dobrym kolegą. Ale to ty znalazłaś Agatę Trzebuchowską. Tak. Gdzieś w kawiarni podobno ją wypatrzyłaś. Tak, tak. I podpowiedziałaś mu, że byłaby świetna w filmie. No czyli ta aktorkę, która zagra tytułową rolę widzie. No tak, bo ja mam takie oko, ja zawsze szukam pewnych określonych typów urody. Mnie niezbyt się podobają te wybory w szkołach teatralnych. Ja nie lubię tych twarzy takich lalkowatych, co wyglądają jak do reklamy pasty z zębów czy czegoś. Zresztą widzimy na billboardach po mieście wszędzie te twarze, że jedną od drugiej trudno idzie rozróżnić wręcz. A z kolei ludzi o jakichś takich wyrazistych typach urody albo dziwnych raczej do szkół teatralnych nie przyjmują. Więc ja zawsze szukam, rozglądam się za młodymi ludźmi po ulicach, znaczy jestem w knajpie czy w klubie i Agatę wypatrzyłam, to było wiele spotkań, ja ją widziałam po prostu w kawiarni, raz, drugi, trzeci, czwarty, bośmy chodziły do tej samej kawiarni. Ale wiedziałaś, że ona nie jest aktorką. Czyli, oczywiście, no wiedziałam od razu, że ona nie jest aktorką i zastanawiałam się, chciałam ją użyć do swojego filmu. I potem pojawił się, ale do niej nie podeszłam. Pojawił się Paweł i mówi, że szuka dziewczyny, a ja mówię, ja nie wiem, czy ja przypadkiem nie mam dla ciebie tej dziewczyny. Poprosiłam ją, żeby wysłała swoje zdjęcia na mój mail, ona wysłała je jemu, no i stało się. Teraz masz nagrodę za reżyserię, to jest kolejny poważny kop w górę. Co no po tak. tym kopie następnego możesz zrobić? No teraz jestem na takim etapie właśnie zastanawiania się nad tym, bo propozycji bardzo dużo dostałam za granicy. I jak gdyby jest takie rozważanie, w którą stronę pójść i myślę, że właśnie paradoksalnie ja tych propozycji nie wezmę. No tak, no bo jak gdyby branie propozycji zagranicznych, jakichś wielkich filmów z gwiazdami i tak dalej, to całkowita pułapka. Więc ja już poodmawiałam, jak mam być szczera i jestem za robieniem swojego kina nadal. Trzeba właśnie umieć sobie wytłumaczyć, co się chce robić. Nie tak? zmarnować tego kopa. Nie zmarnować tego kopa, więc ja uważam, że absolutnie chcemy zrobić z Englertem drugą część Bady Ciało, bo mamy już od dawna super pomysł. Z Englertem, czyli z twoim operatorem i współscenarzystą. No i będzie pierwszy anglojęzyczny film z Juliet Binoche. I jeszcze dostałam jedną propozycję, która wydaje mi się szalenie ciekawa, też anglojęzyczna. No ale to jakby trzy projekty. I każdy reżyser, uważam, powinien mieć trzy projekty, bo nigdy nie wiadomo, który wypali i w jakiej kolejności. To ja już nic nie mówię, tylko trzymam kciuki. Trzeba trzymać kciuki, bo teraz właśnie, żeby się wszystko jakoś udało i ziściło.